Wiecie, ludzie zwykle zaglądają do recenzentów po to, aby dowiadywać się czegoś o nowościach, o nowych grach, które wchodzą na rynek. Więc dzisiaj opowiem wam o takiej nowości. No dobra, no nie za nowej, bo takiej z 2008 roku. Dobra, niech wam będzie z 2016, ok? Everyone can relax. Gambit has returned. Z tej strony Tomek do Gambit TV, ja opowiadam Wam co myślę o grach planszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno. I dziś, dziś nowość, czyli klasyk, klasyk, klasyków Dominion. Gra autorstwa Donalda X. Vaccarino, człowieka znanego z takich rzeczy również jak Królestwo w Budowie, czy też obecnie Winter Kingdom albo Temporum. Oryginalnie wydana przez Rio Grande Games, natomiast obecnie polskim wydawcą gry jest UV Games. I to właśnie UV Games podesłał mi ten egzemplarz do zrecenzowania, za co serdecznie dziękuję. Dominion. No, klasyk nad klasykami. Pierwsza edycja pojawiła się na rynku w 2008 roku. 2016 rok to. Pojawienie się drugiej edycji gry. Do chwili obecnej, znaczy w 2022 ma wyjść, czy też wyszedł, czternasty dodatek do Dominiona, zatytułowany Allies. Polskie wydania Dominiona też mają swoją niezłą historię, bo w 2009 roku Dominiona wydawało, wydawało wydawnictwo Bard. W 2015 Games Factory... Wydało pierwszą edycję, później Games Factory w 2018 wydaje drugą edycję, potem znika znika z rynku, i w tym roku drugą edycję i kilka dodatków, które już zostały zapowiedziane, przejmuje UV Games. No, gra z historią gra, która wyznaczyła, która pokazała światu, czym może być deck building. Jak to wygląda przy stole, za chwilę Wam pokażę, no a potem wrócimy tu i powiem Wam, co sądzę o tym klasyku klasyków. Zapraszam. No dobrze, moi drodzy, i oto klasyk klasyków deckbuilderowych, czyli Dominion przygotowany do rozgrywki. To, co tu widzicie, to rynek, z którego gracze będą kupować karty. Mamy rynek kart akcji złożony z 10 stosów. Te stosy są przygotowywane z wielu różnych... Które są w podstawce. I mamy stosy kart, takich standardowych. Są skarby, które będziemy pozyskiwać, za które będzie można kupować karty. I karty z punktami zwycięstwa, bo to o punkty zwycięstwa w tej grze chodzi. Każdy z graczy ma dziesięciokartowy dek. Dziesięciokartową talię startową. W tej talii jest siedem miedziaków i trzy karty posiadłości, trzy karty zwycięstwa. Każdy z graczy tasuje sobie swoją talię, dobiera pięć kart i możemy grać. Tura każdego gracza składa się z trzech faz. Pierwsza jest faza akcji. W tej fazie gracz ma prawo do zagrania jednej karty akcji. Karta akcji oczywiście ma na dole napisane. Akcja. To są te karty, które będziemy kupować w trakcie rozgrywki. Te karty akcji będą dawały nam mnóstwo różnych rzeczy. Na przykład będą dawały nam dodatkowe akcje, czyli będziemy mogli zagrywać kolejne karty akcji. Będą nam pozwalały, tak jak na przykład kupiec, dociągać dodatkowe karty z naszej, z naszej talii. Będą dawały nam dodatkowy zakup. O tym za chwilę powiem. Będą dawały nam na przykład dodatkowe pieniądze, dzięki którym będziemy mogli coś fajnego kupić. Niektóre będą atakowały naszych przeciwników, jak na przykład karta milicji, a inne, tak jak na przykład karta FOSY, jako reakcja, będą pozwalały nam się przed tym atakiem bronić. Zatem pierwsza faza to zagranie karty akcji, no i wykonanie tego, co ta karta robi. Następna faza, kiedy skończymy już zagrywać wszystkie akcje to faza zakupu. W tej fazie gracz zagrywa karty skarbu, które ma na ręce. Oczywiście wziąłem nie, tą, nie tę talię. Kar gracz zagrywa karty skarbu, które ma na ręce i wykonuje zakup. Do tego oczywiście dodaje wszelkie pieniądze, jakie udało mu się zdobyć po zagraniu kart akcji, a Następnie, kiedy zliczę te wszystkie monety, dokonuję jednego zakupu, standardowo jednego zakupu, chyba że wcześniej zagrana karta akcji dała mu dodatkowy zakup, tak jak na przykład w tym przypadku targowisko. Jeden zakup oznacza możliwość zakupienia za te pieniądze jednej karty z tego całego rynku. I tak jak mówiłem, karty akcji będą nam dawały jakieś fajne rzeczy, karty skarbów. Pozwolą nam kupować więcej rzeczy, bo jedna karta będzie warta więcej pieniędzy, a karty zwycięstwa no cóż, dadzą nam punkty zwycięstwa. Koszt karty do zakupienia jest widoczny w dolnym rogu. Po zakupieniu takiej karty trafia ona na stos kart. Odrzuconych i po dokonaniu fazy zakupów następuje faza sprzątania. W tym momencie wszystkie zagrane przez nas karty oraz te, które zostały nam na ręku, trafiają na nasz stos kart odrzuconych i dobieramy kolejne pięć kart z naszej talii. Jako że jest to gra deckbuildingowa, czyli gra w budowanie talii w momencie kiedy nie mamy już kart w talii, które moglibyśmy dobrać, dobieramy tyle, ile możemy. Bierzemy nasz stos kart odrzuconych, tasujemy wszystko razem. Hop i tworzymy z tego nową talię, którą będziemy grali, z której dociągamy karty. I tak gramy w tego dominiona do momentu, kiedy stanie się jedna z dwóch rzeczy: albo skończy się stos posiadłości, w tym momencie gra natychmiast się kończy, albo trzy dowolne stosy z całego rynku, z całego, czyli wchodzą w to wszystkie karty. Zostaną opróżnione. W tym momencie gra się kończy. Gracze zbierają swoje karty, te, które mają na ręku, te, które mają w talii, te, które mają w stosie kart odrzuconych, no i liczą punkty zwycięstwa, czy to na kartach zwycięstwa, czy to na jakichś kartach akcji, które czasami będą dawały nam dodatkowe punkty zwycięstwa za coś. No i tyle! Tak wygląda, tak wygląda Dominion. Myślę, że możemy to jakoś podsumować. No dobra, moi drodzy, wiecie już jak wygląda Dominion? Podejrzewam, że wszyscy znali już tę grę, albo przynajmniej większość z Was doskonale znała już tę grę. Wiecie jak się w niego gra. Czas zatem powiedzieć, co sądzę o tej grze, co mi się w niej podoba i co mi się w niej podoba i czy dobrze się zestarzała. Mówmy się, 2008 rok to jest ile. 10, 14 lat? No to szmat czasu. Dobra, zaczynamy od pozytywów, od tego co mi się podoba. No i zajmijmy się słoniem w pokoju, deckbuilder. To jest ojciec, dziadek, pradziadek wszystkich deckbuilderów. Co prawda chyba pierwszy raz mechanika deckbuildingu była użyta w StarCraftie. Tak mi się wydaje... Ale to dominion, właśnie, to dominion właśnie pokazał, że deck building może być osobnym, osobnym bytem, tak? że można stworzyć grę opartą tylko i wyłącznie na tej mechanice, na mechanice budowania talii w trakcie rozgrywki, że, gdzie każdy zaczyna z taką samą talią słabych kart i zagrywając je, dokupuje do swojej talii coraz to nowe, coraz to lepsze karty. Potem musi przetasować tę talię, dociąga i buduje tę talię w trakcie rozgrywki. I ta talia mu rośnie, czasami będzie coś z niej wyrzucał, ale dąży do tego, żeby to było jak najlepsze, jak najbardziej wydajne i dało mu zwycięstwo w taki czy inny sposób. Akurat w tym przypadku poprzez zebranie odpowiedniej liczby punktów zwycięstwa. I Dominion pokazał, że to da się zrobić i że to działa. I dzięki temu gatunek deckbuildingu buildingu no, wszedł na salony. I deck to jest jedna z moich ulubionych mechanik. To jest dosyć wiadome. Dlatego Dominion zawsze gdzieś tam w moim serduchu był. I dlatego no, Dominion tak ten, ten element Dominiona w cudzysłowie musiał mi się podobać. No bo, no bo to jest deckbuilding i tyle. Kolejna rzecz. I idziemy w tym deckbuildingu, bo to co Dominion zaczynał, tak, tak, tak jak Dominion zaczynał z deckbuildingiem, to miał naprawdę ciekawe pomysły i te pomysły tam działały. Po pierwsze zagrywanie kart i kwestia tego, że liczyła się kolejność zagrywania tych kart. Obecnie deckbuildery, które znamy w 90% i razy oko przypadków, mają to wszystko wygładzone w taki sposób, że... Po dociągnięciu ręki, w zasadzie możemy ją wyłożyć i, no i rozpatrzeć te karty, tak? Co nam dają i jak nam dają. Tego nie było. Tego nie ma, przepraszam, tego nie ma w Dominionie. Tutaj jakby zagrywamy tylko te karty skarbów, żeby dostać pieniądze, ale już karty akcji nie do końca, bo mamy jedną akcję na rundę, więc możemy zagrać tylko jedną kartę z napisem Akcja. Jeżeli nie mamy żadnej karty, która da nam dodatkową akcję, która pozwoli nam zagrać jeszcze jedną, jeszcze jedną, to no to jakby nie ma już tak fajnie, tak? Co z tego, że kupimy świetne karty i te świetne karty wejdą nam na rękę w jednym momencie, kiedy będziemy mogli zagrać tylko jedną z nich? To wszystko sprawia, że kiedy rozgrywamy swoją rundę w Dominionie, no, musimy pomyśleć, jak te karty zagrać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Że, jeżeli możemy zagrać tylko jedną z dwóch czy trzech akcji, które mamy na ręku, to która będzie najlepsza, Któr, która da nam najwięcej pożytku, tak? Które możemy sobie porzucić i stwierdzić, no dobra, to przeboleje, że mi się nie udało zagrać, ale tutaj jestem w stanie. Coś ciekawego wyciągnąć. Więc to mi się podoba i podoba mi się też, że dzięki temu musimy troszeczkę inaczej myśleć, budując te nasze talie. W większości deckbuildingów, które mamy teraz, w zasadzie kupienie najdroższej karty, to jest taki no brainer, tak? Nad tym się dużo nie myśli. Jeżeli mam kasę, mam zasoby na to, żeby kupić najdroższą obecnie kartę na wystawce, to zwykle będę w to szedł bo te najdroższe karty są świetne i przy założeniu, że właśnie zagrywam całą rękę i po prostu ją rozpatruję, no to jak ona mi wejdzie na rękę, to ją zagram i zrobię szaszor. Tak? Dominion niekoniecznie, niekoniecznie musi to być, w Dominionie niekoniecznie musiało być to prawda. Czasem pomijało się te najlepsze i najdroższe karty bo na przykład mieliśmy dodatkowy zakup. Tak? To znowu, znowu ten pomysł z zakupami. To też w obecnych grach jest różnie. Niektóre pozwalają ci kupić ile chcesz. Tak? Ile masz hajsu, tyle rzeczy kupuj. Niektóre mówią jedna karta naturę i wystarczy. Dominion na samym początku zrobił te dwie rzeczy razem. Powiedział jedna karta naturę. Chyba, że Zagrasz kartę, która pozwoli ci kupić kolejną albo jeszcze jedną. Oczywiście musisz mieć na nie pieniądze. I tutaj znowu kolejna decyzja, która bardzo fajnie w tym całym, w tej całej dominionowej układance działa. Następna sprawa budowanie silniczka. I to, to, jest, to jest istotą budowania talii. No, nie oszukujmy się, tak? Budujemy ten talię, która jest naszym silnikiem i który ma się rozpędzić i ma rozjechać przeciwników w taki czy inny sposób. Czy to zrzucić im punkty zdrowia do zera, jeżeli gramy, nie wiem, w Star Realms czy w Terrors of London. Czy to ma nam zapewnić maksymalną liczbę punktów, którą możemy zdobyć, jak na przykład w Ausonii. Czy ma zrobić jakieś inne rzeczy, tak? W, w różnych innych grach. Tutaj to budowanie silnika poprzez. Przez rzeczy, o których właśnie wspomniałem, czyli ten jeden zakup albo więcej zakupów przez kolejność zagrywania kart, to budowanie silniczka jest na troszeczkę innym poziomie, tak trochę inaczej o nim myślimy i bardzo mi się to budowanie silnika tutaj podobało. Podoba, podobało, podoba. Do tego mamy karty punktujące i to, to znowu jest coś, co w nowych deckbilderach. Jesteśmy czasem przyzwyczajeni do tego, że kupujemy byle jakie karty gdzieś tam pod koniec, żeby dostać punkty, bo nam dadzą punkty. Tutaj punkty dają nam tylko bardzo konkretne karty, co więcej te karty zapychają nam talie. One są bezużyteczne w trakcie rozgrywki. Dają nam tylko punkty na koniec. Co z tego, że kupiłem sobie 3 czy 4 świetne karty, punktujące, które dają dużo punktów. Jak je wyciągnę na rękę, to, to jest po prostu martwy balast i, i tyle. <grych> I to jest kolejna bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Rozwijasz swoją talię, rozwijasz swój silnik, ładujesz w końcu w punkty, ale to będzie pewien hamulec dla, dla twojego silnika. Okej, okay, no coś takiego też widziałem teraz, teraz, tak? W Brzdenku, gdzie mamy te tomy magiczne, które dają nam dużo punktów, ale nic poza tym. I to jest znowu bardzo, bardzo przyjemne. Stały rynek, stały rynek w Dominionie, to, to coś, od czego się później zaczęto odchodzić, tak? Pojawiły się rzeki, te wystawki, gdzie karty się zmieniają. Stały rynek. Tutaj bardzo mi się podoba, pozwala na lekko strategiczne podejście. Widzę, co jest dostępne, widzę, co jestem w stanie złożyć z tych kart, jestem w stanie sobie przemyśleć to, co i jak chcę zrobić. Także bardzo, bardzo ten stały rynek mi się tutaj podoba. Nie wyobrażam sobie dominiona z takim standardowym rynkiem, który jest tą rzeczką, gdzie jest wystawka pięciu kart i one się zmieniają i tam jest mnóstwo mnóstwo różnych kart. I Dominion jest szybki. Jasne, jeżeli jest ktoś, kto bardzo mocno myśli nad tym, jak to złożyć, co to... No to troszeczkę może się przedłużyć, ale co do zasady Dominion jest bardzo, bardzo szybką grą. Zagrywamy jedną, dwie karty, coś tam dociągamy, pach, 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 to leci, leci... No tyle, tak? Te, te, te kombosy tam są, ale to nie są takie, wiesz, kombosy, gdzie to się zazębia tu, i wtedy dodaje to, i jeszcze, to, a i wtedy tu, i z kosmosu ściągam kolejne doda. Nie, to jest wszystko dość proste, do, dość proste do ogarnięcia. Także szybki i dobrze działa dla mnie we, w każdym składzie. Dwie, trzy, cztery osoby. Bardzo dobrze działa. Bardzo dobrze działa i nadal jest szybką grą. I to są rzeczy, które, które w Dominionie mi się podobają. A czy są rzeczy, które nie do końca przypadły mi do gustu. No są, są. Zacznijmy od tego, że ten cholerny Dominion jest o niczym. To jest. ja, ja bardzo bardzo podoba mi się, że mechanika tego deckbuildingu tutaj bardzo fajnie działa. Tak, że, że to budowanie silniczka jest fajne, tak jak powiedziałem, ale kurde, to jest gra o niczym. Tu niby starają się wrzucić, że o, tutaj budujesz jakieś królestwo swoje, rozwijasz tu prowincję, tu coś. No nie, nie. No nawet te karty, które kupujemy są... No, niczym, tak? Ja nie jestem w stanie przypomnieć sobie, co robi wioska. Wiem, pamiętam, że Fosa broni przed atakami, Wiedźma daje minus jedynki, milicja odrzuca karty, tak? To są takie rzeczy z głowy, które, które pamiętam, bo jakoś mnie tam dotykały. Ale pozostałe? One są zupełnie oderwane. To jest jakaś nazwa, jakaś, jakaś grafika. Swoją drogą nowe grafiki są ładne, chociaż nadal nijakie, tak? Jakby w stosunku do wszystkiego. I ta gra jest o niczym. To jest po prostu suche mielenie kart. A szkoda, bo okej, okay, to było kiedyś, to było drzewie, ale już wtedy były klimatyczne, naprawdę klimatyczne gry, a widać po dzisiejszych deckbuilderach, że bardzo łatwo jest wstawić coś, coś fajnego fabularnie. Nawet w bardzo prostego deckbildera, ja nie mówię, wiecie, w brzdenka czy w coś, ale nawet w bardzo prostego deckbildera, gdzie w zasadzie tylko mielimy karty, dość łatwo jest wstawić całkiem przyjemną, fabularną, przygodową jakąś tam opowiastkę, gdzie będziemy to czuli. A dominion jest dominionem o niczym, po prostu. I kolejna rzecz, i to może być dziwne dla Was, bo. Negatywna interakcja w dominionie. I teraz, żebyście nie pomyśleli: o kurde, Gambit, co się stało? Nie lubisz negatywnej interakcji? Nie, uwielbiam negatywną interakcję. Uwielbiam negatywną interakcję nawet w deckbilderach. Takich, takich jak dominion. Spoko. Nie mam nic przeciwko negatywnej interakcji w dominionie. Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś zagra kartę, która wywali mi jakieś karty z ręki. Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś zagra wiedźmę i dostanę minus jedynki. Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś zajrzy mi na górne karty talii i coś tam wywali. <laughs> Tylko dlaczego to od razu jest w podstawce? Wiecie, Patrząc na to, patrząc na tę grę teraz, ja mam, takie, ja mam taką myśl, że wywaliłbym te wszystkie pakiety kart z negatywną interakcją. Są chyba cztery. I, I wstawił je nawet do takiego mini dodatku, gdzieś tam, wiecie, po drugim dużym pudle. Taki Dominion. Min Dominion, tak? Do, do mean, Wiecie o co chodzi, nie? gra słów Dominion. I, i tam. Słuchaj, nie, nie chcesz tylko budować talii tak grzecznie sam sobie tutaj i podkradać? To masz, teraz będziesz mógł dokopać swoim znajomym, tak? Tu będziesz mógł im coś odrzucić. I to by, było, to by było OK. Jasne, można nie używać tych kart, ale to są, to jest 4 czy 5, wliczając w to fosę, która dobrze by było, żeby się znalazła w takim zestawieniu, jeżeli mamy kartę ataku. No to jest, wiecie, pięć zestawów kart, które są w pudełku, ale ty z nich nie korzystasz, bo, bo, bo nie chcesz mieć negatywnej interakcji. I masz takie poczucie, że to kurde, jednak nie korzystasz z pełnej gry. Dlatego, tak jak mówię, negatywna interakcja, jako negatywna interakcja w dominionie, jest dla mnie ok. Tylko szkoda, że wrzucono ją od razu do pierwszego pudła. Ja bym ją osobiście, szczerze mówiąc, wyjął. Tutaj wrzucił jakieś inne pakiety, które po prostu. Wiecie, budują ekonomię naszej talii, a negatywną interakcję przerzucił do jakiegoś mniejszego czy większego dodatku kawałeczek później. Myślę, że nic by się, nic by się nie stało. Chyba, że po prostu ja bym potem marudził, że yy, nie ma negatywnej interakcji, ale no, wiecie, to ja. Nie? Dobra, ha, i to wszystko, tak? Kurde, tak, to wszystko. To wszystko z yy, rzeczy, które mi się w Dominionie podobają i nie podobają. Czas to zatem podsumować. Czas na czy pytania, czy odpowiedzi. Pytanie numer jeden: jak chętnie znowu usiądę do Dominiona ubrane w biegiegiegową ocenę. I pomimo całego, mojego, pomimo całego mojego szacunku, tak jak mówię, ja szanuję Dominiona, ja lubię Dominiona, a to jest dla mnie siódemka, ale. Ale, ale sugeruje złą ocenę. Nie. Dominion jest dla mnie siódemką. Kurde, to, to nie jest zła ocena. Umówmy się. <grytanie> lubię zagrać Dominiona. Spoko. Zagram chętnie, nawet z negatywną interakcją. Ja, tak jak mówię, ją lubię, nie? Plus. <grytanie> ale umówmy się: Dominion w obecnym momencie mojego planszowego życia nie będzie pierwszym wyborem. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o deck builder. ok, może będzie pierwszym wyborem, jeśli chcę kogoś nauczyć deck builderów, tak? tak, spokojnie, powoli, bez jakiegoś mega wyścigu. To tak, to prawdopodobnie zaproponuje zaproponuje tego dominiona. Zobacz, tak się gra w deck buildery, ale tak normalnie, kiedy sobie pomyślę, a ah, Zagrałbym w jakiegoś deckbuildera, no to Dominion nawet nie będzie w pierwszej trójce. tak? No, słuchajcie, patrząc na te moje półki, nawet patrząc na, już nie mówiąc o deckbuilderach, które robią coś jeszcze, bo no można powiedzieć, że to nie fair. Tak? Dominion jest, tam budujesz tylko talię i koniec. Więc patrząc na deckbuildery, które tylko budują talię i koniec, nie ma tam żadnych dodatkowych rzeczy. To prawdopodobnie szybciej wyjmę, szybciej wyjmę ten Terrors of London, szybciej wyjmę Ascension, szybciej wyjmę oczywiście Legendary Encounters Alien, szybciej wyjmę, nawet sobie zapisałem coś, tutaj miałem jeszcze, szybciej wyjmę Ausonię z tych takich rzeczy, które po prostu budują talię i ta talia ma rozpędzić mi jakiś. Silniczek. No, już nie mówię w ogóle o brzdęku w kosmosie, nie mówię o, wiecie, Duna Imperium, nie mówię o tyranach e, Tyrants of the Underdark, tak. Valley of the Kings, z takich rzeczy, które po prostu tylko budują talię. To są wszystko rzeczy, które ja wyjmę szybciej, chętniej i lepiej zaproponuję niż Dominiona. Ale w Dominiona nadal spokojnie zagram, jeżeli ktoś będzie chciał. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby nauczyć kogoś deckbuildera, tak na spokojnie, to również prawdopodobnie wejmę do tego Dominiona. Siódemka. Siódemka. Moim zdaniem Dominion zestarzał się całkiem dobrze. Jak na te swoje 14 lat, tak? Jeżeli to, jeżeli dobrze pamiętam, ile, ile powiedziałem, tak? Na te swoje 14 lat i na dość prostą mechanikę. To zestarzał się całkiem dobrze. Ja nie wiem, jak, co wprowadzają te ostatnie dodatki, tak? bo, bo się pogubiłem. Ale, ale to jest. To jest nadal, nadal całkiem spoko gra. I ja, roz, ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś wejdzie w tego dominiona jako pierwszy deck builder i przy nim zostanie. <gryw> I będzie szedł w dodatki. Dla mnie dominion jest siódemką. Zagram spoko, bez problemu czasem nawet. Zaproponuję pytanie numer dwa. Czy kupiłbym Dominiona, gdybym nie dostał go do recenzji? Ja go znalazłem w sklepie za około 130 zł. Mówię tutaj o tym wydaniu UV Games, yy, ta druga edycja. Nie wiem, chyba nie. Chyba nie. Umówmy się, mam taką masę deckbuilderów, że ja już powiedziałem, ja już szukam czegoś jeszcze dodatkowego w tych wszystkich deckbuilderach. Dominion? Nie wiem, czy bym go kupił. Jeżeli miałbym taki moment, wiecie, taką myśl, o, chciałbym jednak tego Dominiona w kolekcji, bo nie mówię, że nie miałbym takiego, e, takiej myśli, to prawdopodobnie szukałbym go albo z drugiej ręki, albo na wymianę. Tak? Iść do sklepu i kupić? Nie wiem, chyba nie, chociaż cena jest całkiem ok, tak? ale nie wiem, nie jestem pewien. Chociaż, <laughs> chociaż, i to jest, to jest śmieszne, e, jako, że mam tego dominiona teraz, to gdzieś tu z tyłu głowy włącza mi się taki mały, wiecie, mały chochlik i wiesz, chłopie, będą dodatki. I prawdopodobnie będę wchodził w dodatki, bo mam, bo mam pierwsze pudło, nie? No i dodatki pewnie już będę kupował albo jakoś próbował zdobyć, właśnie wymiana, druga ręka i tak dalej, i tak dalej. swoją drogą. Ciekawe, czy jest jakiś big box, taki dominio dominionowy big box. Nie, że tam trzeba kupić kufer w redrewnie, czy, czy gdzieś, tylko po prostu. Wiecie, dominionowy big box. Także <gryw> nie wiem, czy tak po prostu kupiłbym podstawkę, ale prawdopodobnie będę teraz kupował dodatki, bo jestem walnięty. Tyle. I trzecie pytanie: czy Dominion zostaje w mojej kolekcji? Tak zostaje. Zostaje. Tak jak mówię, on on będzie gdzieś tam sobie w kąciku leżał, spokojnie czekał na, o, może zagrasz we mnie, a ja stwierdzę, no, może zagram. Bo wcześniej wyciągnę tonę innych deckbuilderów do grania, ale, ale Dominion to jest po prostu Dominion. I miałem kiedyś Dominiona, pozbyłem się go i trochę żałowałem. I teraz chyba nie popełnię tego, że tak się wyrażę, błędu. Znaczy, Nadal, tak? To nie jest jakieś super bezpieczne miejsce na półce dla tej gry. I, I może się okazać, że kiedyś pójdzie na wymianę. Ale, ale to nie jest gra, którą, która pier jako pierwsza będzie wyciągana z półki. Nie, Macie, zabierzcie to ode mnie. Więc Dominion spokojnie zostaje. Może, może w przyszłości dołączą do niego jego bracia. Dominiony. <grytanie> Dobra, słuchajcie. Wow! Uh. Myślałem, że będzie krótko, a jak zwykle siedziałem w cholerę długo. E, dzięki wielkie, że dojechaliście do tego momentu. Dzięki wielkie, że nadal mnie oglądacie, nadal tu jesteście. Jak zwykle zachęcam do lajkowania, komentowania, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, linki są w opisie do tego materiału. Jeżeli podoba wam się to co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę bez żadnych rejestracji, po prostu stawiacie mi latę wirtualne, czyli ja dostaję hajs na to latę w cudzysłowie i tyle. tak? Ja się cieszę, wy się cieszycie i tyle. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to co robię, to tutaj i tutaj jest link do mojego patronajta, zerknijcie tam, może przyjdzie do Głowy Wam wesprzeć mnie w ten sposób. To już jest trochę bardziej skomplikowana rzecz, wtedy całe pokolenia, Wasza rodzina płaci, dzieci, wnuki, prawnuki. Prawa do działek, wiecie, tego typu rzeczy. Ja się cieszę, wypłaczecie, ale wszystko jest ok, wszystko w przyrodzie jest na równi i nic nie ginie. <laughs> ale zachęcam was również do tego, żebyście zaglądali do innych recenzentów. Tych, którzy robią materiały wideo, tych, którzy robią podcasty, tych, którzy piszą na blogach, bo każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych, każdemu z nas inne rzeczy się podobają, inne rzeczy się nie podobają. Każdy z nas da wam nieco inną opinię o grze. I warto poznać różne opinie, zanim wyrobicie swoją własną. Ale to, co jest najważniejsze, mega najważniejsze, to dużo grajcie. Grajcie, namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. No dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do zobaczyska.